Dziewczyny, witam Was z naszej siedziby, z naszego studia. To będzie odcinek generalnie poświęcony modzie, stylówkach na święta, stylówkach na Sylwestra, czyli taki typowy odcinek tematyczno-modowy. Moje polecajki oczywiście z mojej marki La Retaggio oraz też z innych marek, no nie polskich, a światowych. Więc będę Wam pokazywała zdjęcia, wklejała linki, przekorywywała do strony, żebyście mogły sobie zobaczyć, co według mnie, mojego uznania, jest super. Idealnie się sprawdzi nie tylko na ten okazjonalny okres, bo wiecie, no fajnie jest kupić coś, co będziemy mogły też nosić sobie później i stwarzać z tego fajne looki. Musicie zobaczyć tą sukienkę z bliska, bo wiele z Was prosi mnie o filmiki właśnie z bliska, jak wygląda ta tkanina, no bo wiecie, cekin cekinowi jest nierówny, dlatego się postanowiłam wypowiedzieć tu na ten temat. Zakochałam się w niej na targach w Paryżu. Pamiętacie mój odcinek z Paryża, więc jak zobaczyłam po prostu to, jak ona wygląda na żywo, bo ja generalnie nie lubię cekinów. Cekiny to nie jest w ogóle coś, co lubię. Na pewno możecie u mnie zauważyć, że te cekiny pojawiają się u mnie okazjonalnie, ale no postanowiłam wprowadzić taki model w La Retaggio z tego względu, że po prostu zakochałam się najpierw w tkaninie. To są cekiny utkane na takiej grubej, mięsistej, rozciągliwej tkaninie takiej elastycznej. I te cekiny, jakie dotykacie, to one po prostu są mięciutkie, zapada nam się dłoń w nich i to jest taka gruba, mięsista tkanina. To wygląda tak, jakby to było utkane na zamszu. To w ogóle nie wygląda jak cekin, taki klasyczny, wiecie, jak oglądacie gdzieś wszędzie, Wam się przewijają te cekinowe sukienki. No bo niestety, dziewczyny, ale większość cekinowych sukienek wygląda tandetnie. No umówmy się, że cekin cekinowy jest nierówny. Więc ja mam dla Was nasz piękny, wyjątkowy model Bracciano, który po prostu robi robotę. Ta sukienka jest prosta w swojej formie, tak, można tak powiedzieć. Okej, jest sexy, no bo ja lubię tworzyć takie rzeczy. Nie wyobrażam sobie robić po prostu klasycznych rzeczy, takie jak są wszędzie. Znani jesteśmy już z tego, że robimy rzeczy Rebel, jesteśmy w ogóle marką Rebel, więc generalnie ta sukienka naprawdę jest dla dziewczyny, która kocha siebie, nie wstydzi się swojego ciała, zna swoje walory i naprawdę ta sukienka Wam je uwydatni. Jest tak, przód zakryty, czyli wiecie, no jeżeli mamy dekolt, no to musimy mieć dłuższą sukienkę, żeby zachować klasę, to są takie podstawowe zasady, o których pewnie wiecie, żeby zachować klasę w ubiorze, to musimy zadbać o to, żeby te proporcje gdzieś tam, które chcemy i kawałki ciała pokazać, były stosunkowo zasłonięte, czyli jak odsłaniamy biust, no to zakrywamy, nie może to być zbyt krótka, mini. Jeżeli dajemy sukienkę długą, to fajnie, jak gdzieś u góry dzieje się coś odkrytego. Jeżeli sukienka ma odkryte plecy, jak tu, no to przód jest zakryty. A ta fajnie ma jeszcze tu podkrojone boki, więc generalnie dla osób, które na przykład no nie są jakoś super szczupłe w talii, ta talia tutaj nam fajnie zapracuje i podkreśli ją. No i ten tył, dziewczyny, ta asymetria, naprawdę po prostu ta sukienka, dziewczyny, już dużo jej sprzedałyśmy, ale ja dlaczego mówię? To nie jest o to mówiłem dlatego, że się nie sprzedaje, albo że nie wiem, że reklamuję Wam gówno. Chcę Wam pokazać z bliska właśnie coś, co jest zajebiste. Więc jeżeli jeszcze się nad nią zastanawiacie, albo na przykład nie do końca jesteście przekonane, no to dziewczyny, ja uważam, że to jest coś, co warto mieć, zainwestować, bo taka sukienka, zawsze ją wyjmiesz z szafy, nawet po 2 latach. I to będzie coś, co się nie starzeje, bo to jest bardzo droga tkanina, elegancka, z klasą i to widać, że ta sukienka po prostu jest porządna. I o to nam chodzi, tak? Lubimy nosić rzeczy, które wyglądają dobrze, drogo, tak? A nie lubimy nosić rzeczy tandetnych. Więc jeżeli kupować sukienkę w cekiny, to taką. I jeszcze chcę Wam coś pokazać. Z takich właśnie też klasyków, carryoverów, które nadadzą się Wam na święta, ale nie tylko. Przepraszam, że jest troszkę podmięciona, bo mamy po prostu rzeczy już popakowane, wiecie, w workach do wysyłek. Nie wieszamy, mamy po jednej rzeczy wywieszonej, więc to jest troszeczkę podmięcione. To jest nasza klasyczna marynarka Boston i ona jest z klapami satynowymi. Tutaj macie guziczki też ładnie powlekane, więc to jest taka elegancka wersja naszej tej klasycznej bestsellerowej marynarki, którą możecie fajnie na przykład ubrać sobie na święta, zestawić właśnie na przykład, nawet założyć na wierzch na sukienkę, jeżeli gdzieś tam wchodzicie i nie chcecie od razu eksponować wszystkiego. Ale taka marynarka super sprawdzi się pod białą koszulę, na święta do czarnych spodni, do leginsów, do spódniczki.
Więc to jest coś też takiego okazjonalnego, który wypuszczamy zawsze przed świętami i to jest taki model, który jest tylko u nas okazjonalnie w okresie sprzedaży grudzień, listopad, grudzień. Nie kupicie tej marynarki u nas w sezonie, więc warto taką marynarkę też mieć, ze względu na to, że ona przez to, że ma te satynowe klapy, to jest taka bardziej elegancka. Z takich, wiecie, też no superowych rzeczy, które naprawdę przyjęły się super i dziewczyny mają i odzew wasz jest ogromny właśnie, dużo dostajemy wiadomości, że to jest coś, co naprawdę pracowałyśmy nad tym długo, to są te sety Ferrara. Ten pokazuję wam z bliska, no bo generalnie na zdjęciach aż tak dobrze nie widać tego koloru i jakby jakości tej tkaniny i tej struktury, więc tak jak mówię, no ja nie jestem fanką błyskotek, ale zawsze jeżeli już wprowadzam błyskotki w mojej marce, to wybieram takie bardzo delikatne, tak, czyli gustowne, nie przesadzam, nie lubię na przykład, wiecie, na przykład srebrnej całej sukienki, gdzieś tam tkaniny, bo to trochę już wychodzi tandetnie, więc jeżeli ma jakiś odcień, na przykład właśnie tak jak tu z błyskotek, no to jest umiejscowione to na pudrowym różu, czyli bardzo modnym, fajnym, sezonowym kolorze, który mocno też wchodzi na sezon wiosna-lato, więc jak najbardziej, po prostu to jest jeszcze opowiem Wam o kroju, tak? Bo to jest też krój i konstrukcja, nad którą pracowałyśmy bodajże 4 miesiące, zanim wyszła finalnie doskonale uszyte to. To po prostu pięknie opracuje na sylwetce. To ma za zadanie troszkę nam zrobić talię. Spódnica jest też na zasadzie właśnie takiego bandeau. I zobaczcie po prostu, jak ona fajnie pracuje. Fajnie nam tutaj się naciąga ta tkanina i to, uwierzcie mi, jak ja to założyłam na siebie, to po prostu w końcu miałam talię, której generalnie nie mam. Fajnie zaznaczyły mi się biodra. Generalnie powinnam się ubrać to zaraz i Wam to pokazać na sobie, bo tak byłoby pewnie najlepiej, więc prawdopodobnie zaraz to zrobię, ale chcę najpierw Wam opowiedzieć, więc to jest... Zobaczcie, wszystko jest podwójnie, na podwójnej tkaninie, więc to nie jest zrobione na zasadzie takiej, że to jest cienkie albo gdzieś Wam coś będzie prześwitywać, więc to jest naprawdę porządnie uszyte. Tkanina podwójnie, to jest bardzo drogi, to jest modal, więc to też jest tkanina dobrej jakości, naturalna, która fajnie pracuje i te właśnie specjalnie ułożone taśmy, które mają za zadanie właśnie modelować Waszą sylwetkę, więc naprawdę, jeżeli szukacie czegoś też takiego, wiecie, no wyjątkowego i to fajnie na przykład wygląda też na marynarkę lub po prostu sobie założyć sam top do jeansów jasnych, błękitnych. Mi się tak kojarzy, że fajnie by to wyglądało nawet na wiosnę do właśnie błękitnych, jasno-niebieskich jeansów. No ogólnie super, super to wygląda razem, top jest przepiękny, wiecie, wszystko jest z klasą, nie ma dekoltu, nic nie jest tak naprawdę na wierzchu, ale generalnie podkreśla nasze atuty. Mamy to też dostępne w kolorze czarnym, czarnego Wam nie będę pokazać, no bo czarny to czarny, ale też jest z fajnej tkaniny z modalu, który tam ta czarna jeszcze bardziej pracuje, więc tą czarną zdecydowanie ja na przykład mam eskę, a to spódniczkę mam emkę, a górę mam eskę. To jest naprawdę przepiękne i zobaczcie, jak to jest ślicznie wszystko uszyte, wiadomo, nasze logowane meteczki. Także dziewczyny, to tego też nam już po prostu, powiem Wam, zostało niewiele na magazynie, bo bardzo fajnie się to sprzedaje, dziewczyny, jesteście z tego zadowolone, więc jeżeli szukacie czegoś takiego jeszcze super, żeby zrobić wrażenie i to jak najbardziej na Sylwestra też się nadaje, na domówkę i w ogóle, i przecież nie musicie iść w sukniach balowych, tak? No, chyba że idziecie na jakiś wielki, ogromny bal, to okej. A jeżeli jest to taka impreza normalna, taka wiecie, no, że nie ma dress code'u, no to jak najbardziej to się nadaje. I to wykorzystacie później sobie na wiele jeszcze różnych stylizacji i okazji. I fajnie właśnie, fajnie, że można sobie pozwolić na coś takiego, co założymy na Sylwestra, ale przede wszystkim też później sobie posłuży nam, bo generalnie takie, wiecie, siedzące rzeczy, to nie jest tak, że to jest tylko okresowy czas. Zwróćcie uwagę gdzieś tam na wybiegi i w ogóle na blogerki, które noszą takie, które gdzieś tam kreują trendy, no to generalnie one bardzo często w takie tradycyjne, zwykłe, uliczne looki wdrażają właśnie te błyskotki, tak? Czyli miksują to, dodają na przykład białą koszulę, jeansy, przełamują tą elegancję, ten szlif taki wyjściowy, wieczorowy właśnie przez dodanie takich basiców. A więc to jak najbardziej może też Wam uzupełnić taki codzienny, zwykły look. Cześć dziewczyny! Witajcie w drugiej części odcinka poświęconego modzie. Modzie okazjonalnej, modzie sylwestrowej, modzie świątecznej. Wjeżdżać będą z tego boku tutaj
ubrania, które według mnie są fajne, możecie stworzyć sobie fajny świąteczny look, sylwestrowy również. Opowiem o kilku takich według mnie fajnych elementach ozdobnych, które warto mieć w swojej garderobie. Więc na początku zacznę od butów. Uważam, że jeżeli idziecie w klasyczną elegancję w postaci czarnego klasycznego garnituru lub na przykład czarnych takich matowych, bazowych elementów garderoby, to warto wtedy skusić się po oczywiście jakie świecące dodatki. Fajne byłyby na przykład torebunia mała w solorą, na przykład taka fajna byłaby malutka taka do ręki torebunia złota Alexandra McQueena. One znowu wracają, te biżuteryjne małe torebeczki. Oczywiście fajnym akcentem w takiej klasycznej, prostej stylizacji są duże, mocne kolczyki. Tu kilka propozycji właśnie takich charakterystycznych kolczyków, które możecie fajnie sobie założyć, jeżeli macie prostą, klasyczną stylizację, czyli na przykład elegancką koszulę albo po prostu marynarkę, to fajnie podkreślić look kolczykami. Uważam, że takim klasycznym, fajnym na przykład kolorem dominującym na święta i ten okres festive season oraz sylwestrowy to jest właśnie kolor czarny, kilka propozycji czarnych marynarek. Oczywiście nie może zabraknąć akcentu w postaci satynowych klap. Przygotowaliśmy dla Was taką specjalną marynarkę, oczywiście z wełny dziewiczej, jak wszystko u nas w naturalnych, wysokiej jakości tkaninach. Żadne poliestry, dziewczyny. Więc nasza marynarka Boston z satynowymi klapami, to jest to bardzo okazjonalna, fajna, taka klasyczna marynarka, oczywiście w formie pudełkowej, mocno podkreślone ramiona, klapy satynowe, powlekane guziki, fajnie to wygląda właśnie jeśli chodzi o ten okres świąteczny. Możecie ubrać sobie ją do leggingsów, do czarnych eleganckich spodni, które zapewne każda z Was w szafie już ma. Ja bym na przykład pod to proponowała Wam założyć ten nasz top Bresso koronkowy. Uważam, że jest przepiękny. Idealnie sprawdzi się właśnie w połączeniu z czarną marynarką, z satynowymi klapami lub po prostu z czarną. Do tego czarne spodnie, niekoniecznie musicie ubierać się, wiecie, w cały ten komplet koronkowy. Jeżeli nabyłyście już na przykład ten set koronkowy u nas, dużo z Was go ma i dużo z Was jeszcze czeka na kolejną dostawę, na pewno dostaniecie to przed świętami, bądźcie spokojne. Nasze szwalnie cztery pracują na pełnych obrotach, żeby po prostu tą drugą produkcję wykończyć Wam szybciutko do środy najbliższej, więc wysyłamy paczki już od poniedziałku sukcesywnie według numeru zamówienia, więc jeśli któraś z Was czeka, to jeszcze raz Was proszę o cierpliwość, na pewno dostaniecie, nie martwcie się, robimy co w mocy. Więc tak, czarna klasyczna marynarka, satynowe klapy, akcent koronki jak najbardziej na tak. Kto jeszcze się zastanawia nad tym setem koronkowym, no to warto naprawdę sięgnąć, bo zobaczcie, tu mamy przykład, na przykład Yves Saint Laurent zrobił też fajny koronkowy top z takimi rękawiczkami, który u nas się pojawi już niebawem w takiej propozycji karnawałowej. Taki topik, do tego są leginsy też zrobione z koronki, z propozycji Yves Saint Laurent, no cena troszkę zabija. Ale oczywiście macie fajne rozwiązanie w postaci właśnie La Retaggio tego setu. Jak najbardziej to oczywiście to jest troszkę wyzywające w połączeniu razem, jest takie dość ekstrawaganckie, ale jeżeli założycie do tego czarną marynarkę długą, to jak najbardziej fajnie to wygląda, bo troszkę zakryjemy tej golizny. Tutaj na przykład fajnie wyglądają klasyczne szpilki czarne lub po prostu sandałki. Ja na przykład postawiłabym tu na takiego typu szpilki z Yves Saint Laurent. Jest to taki nowy ich model ze skóry lakierowanej. Obcas około 11 cm, więc jeszcze jest znośny. No pamiętajmy, nie siedźmy, nie chodźmy w Wigilii w kapciach. Ja wiem, że oczywiście tam wygodniej nam jest, ale starajmy się chociaż, nie wiem, założyć sobie baleriny albo po prostu mokasyny, żeby troszkę ten świąteczny look i ten wygląd był taki fajny, a nie siadać do stołu w kapciach. To takie moja taka sugestia.
Co jest fajnego? Fajne też właśnie jeśli chodzi o akcent świąt, oczywiście są czerwone marynarki. Dla mnie w ogóle czerwony nie noszę żadnego, nie noszę często, ale warto mieć coś właśnie w takim kolorze w szafie charakterystycznego z tego względu, że raz, że ta marynarka wygląda już okazjonalnie i bardzo elegancko, więc jak najbardziej przygotowałyśmy się na tę okazję i mamy dla Was marynarki Richmond czerwone, oczywiście wełna dziewicza, pięknie skrojona jest, więc co, no, czerwona marynarka jak najbardziej na tak i uważam, że też fajnie to wygląda właśnie na secie koronkowym. Bo ładnie się łączy czerwony z czarnym, bo czerwony do czarnego wow zawsze. Tutaj na pewno nie dodawałabym żadnej mocnej biżuterii, poszłabym zdecydowanie w coś delikatnego na uszach. Delikatne, klasyczne, czarne właśnie szpilki też, już jak już mamy coś takiego charakterystycznego, ostrego, no to zdecydowanie nie przesadzajmy z dodatkami, bo troszkę ta stylizacja będzie dla nas za taka... może stać się przaśna i pójdziemy w trochę nie w tą stronę. Więc to są takie luki, wydaje mi się, na... Oczywiście biała koszula, jak najbardziej. Tutaj wysyłam Wam, pokazuję Wam kilka propozycji fajnych białych koszul. Są to koszule no, też droższe, ale oczywiście też zapraszam Was do naszego sklepu. Mamy tą koszulę Rare z poduszkami. Ona jest takiej elastycznej, fajnej popeliny. Nie ma połysku, jest matowa, ale jak najbardziej, jeżeli macie na przykład w szafie jakąś taką z żakardem, z żabotem, tego typu, to jak najbardziej też fajnie możecie to łączyć z marynarkami. Więc ja jak najbardziej, jeśli chodzi o look świąteczny, to w tym roku siadam do stołu wigilijnego w naszym topie Bresso, w naszej marynarce czerwonej albo czarnej, jeszcze nie wiem, zastanawiam się, albo po prostu założę czerwoną marynarkę z topem Bresso i czarnymi spodniami. Jeszcze do końca nie wiem, będę pewnie mierzyć przed i wszystko Wam pokażę na Instagramie. To by były takie podstawy, jeśli chodzi dla mnie o look wigilijny. Nie poszłabym zdecydowanie w Wigilię w jakieś cykiny. Nie wydaje mi się, że to jest dobra pora. Raczej na święta powinniśmy być eleganckie, z klasą, no bo to wiecie, ciotki, klotki się nas chodzą, dziadkowie. W ogóle Wigilia jest takim świętem, wydaje mi się, takim poważnym, więc fajnie by było też mieć taką stylizację z klasą. Jeśli chodzi o Sylwestra, też przygotowałam dla Was kilka propozycji fajnych szpilek. Uważam, że to są ciekawe buty, ciekawe propozycje szpilek, które możecie łączyć też z rajstopami. Nie bójcie się łączenia szpilek z rajstopami. Pokazywałam i mówiłam to Wam na Instagramie, że jak najbardziej nosimy szpilki do sandały, do rajstop. Oczywiście jedna zasada, rajstopy te muszą być pozbawione, wiecie, tego wycięcia na palcach, to jest takiego odcięcia, muszą być tylko mieć szef, wtedy to wygląda ładniej z klasą. Więc jeżeli na przykład macie krótką mini, to jak najbardziej nie czujecie się za dobrze z gołymi nogami, bo na przykład nogi gdzieś tam nie do końca są jeszcze przygotowane na sezon letni, no bo wiadomo jest zima i na przykład nie chcecie iść gołymi, no to jak najbardziej sięgajcie po rajstopy i też nie bójcie się tych mocno kryjących, bo fajnie wygląda właśnie noga w mocno kryjących rajstopach, wtedy wiecie, troszeczkę czujemy się bezpieczniejsze, te nasze niedoskonałości są zakryte, a z sukienka mini wtedy staje się dużo bardziej bezpieczna. Ja jak najbardziej rekomenduję rajstopy właśnie do naszej sukienki Bracciano, którą oczywiście będę polecać Wam wszemi wobec, polecałam w poprzednim filmiku i tutaj Wam też ją polecę. Do tego bym ubrała, no co, ja ubieram do niej cienkie rajstopy i szpilki klasyczne Yves Saint Laurent, takie. I generalnie malutka torebunia do ręki i nic więcej. Włosy będę miała upięte w kitkę prawdopodobnie, na taką mocno przylizaną z przedziałkiem. I króciutkie, takie mocno przy twarzy, duże kolczyki. Żadne tam jakieś długie zwisające, bo nie chcesz, by się gdzieś mi się tu haczyły, plecy odkryte, no i tyle, i taki będzie look. No i oczywiście glow make-up. Pokażę Wam kilka propozycji sukienek, które według mnie są fajne. Fajnie zachować się w kolorystyce takiej, wiadomo, w trendzie. Fajne są dodatki srebra, dodatki złota, może mniej złoto ja lubię, bardziej idę w kierunku srebra, fioletu, jak najbardziej fioletowe sukienki, właśnie fioletowe gdzieś tam błyskotki, blade róże jak najbardziej na tak. Czy czerwony cegiełek?
cekin, nie do końca poszłabym w czerwone cekiny. To już jest dla mnie too much. Zdecydowanie wolałabym iść właśnie na przykład w czarny cekin jak już. Srebrny bardziej niż złoty. Złoty troszkę zawsze wygląda tandetniej. I też uważajcie właśnie z tymi cekinami, nie? Także jeżeli nie jesteście pewne co do jakości cekinów i nie chcecie wyglądać przaśnie, to pamiętajcie, lepiej zrezygnować z cekina, lepiej założyć klasyczną, małą, obcisłą, fajną sukienkę, dobrej jakości tkaniny, dobrze uszytą, a po prostu zabłysnąć dodatkami, niż pakować się po prostu w tandetną sukienkę cekinową, która wygląda z bazaru. A dużo jest takich na rynku, więc naprawdę bądźcie ostrożne. No, bardzo mi się też podobają te buty z Ferragamo, z tymi kokardami, bo mocno wraca też gdzieś tam ten motyw kokard. Bardzo fajnie wygląda, do takich szpilek na pewno bym ubrała właśnie też coś z weluru. Też welur jest ok, może nie każdy lubi welur. Ale do niej, tutaj też oczywiście według mnie te buty nawiązują już do założenia czegoś czarnego, tak? Więc na pewno coś małego, czarnego, może błyszczącego delikatnie i wtedy ewentualnie złote albo srebrne dodatki, mocno biżuteryjne. Małe torebeczki, to klasycznie zawsze Was tego uczę, że do takiej imprezy evening wyjścia zawsze zakładamy małą torebkę. Pamiętajcie w takim przypadku, że mniej znaczy więcej. Jeżeli pakujemy na siebie dużo ozdób, to makijażem musimy się trochę przegasić. Żebyście nie zapominały, że za dużo dodawanie brokatu na ciele, gdzieś na dekolcie, gdzie mamy tu wszędzie pełno świecidełek, może to być troszkę już później w tą stronę niestety choinkową, ale nie chcemy być choinką, chcemy być ładne, z klasą, na czasie, modne i zmysłowe, więc to wszystko musi być zachowane, wyważone, zrównoważone. Jeżeli czerwona marynarka, to już nie dajemy czerwonej pomadki dziewczyny, bo to już będzie troszkę too much red, paznokcie. Też już bym troszkę nie do końca za dużo, tak? Więc jeżeli czerwona marynarka, to na pewno nie czerwona pomadka. I oczywiście garnitury. Jak najbardziej nie bójcie się chodzić na Sylwestra, jeżeli że się czujecie w sukience, nie chcecie mieć luku, wiecie, który Was na przykład krępuje, bo nie do końca jesteście przygotowane, jeśli chodzi o sylwetkę na przykład do mini super sukienki, to jak najbardziej garnitury nosimy na imprezy, nosimy na wielkie wyjścia, nie bójcie się. No ale też jedna taka zasada, że musi to być dobrej jakości garnitur, dobrze skrojony, z porządnego materiału, wtedy nie bójcie się dodać fajnych dodatków. Mało ładną torebeczkę biżuteryjną, piękne kolczyki, coś na uszach, na szyi i czy podsłuch właśnie, fajny jakiś biżuteryjny stanik. Tu podsyłam Wam topy biżuteryjne, które fajnie wyglądają. Co ważne, też fajnym akcentem jest czerwona sukienka. Czerwony to jest taki bardzo okazjonalny, wieczorowy kolor, ale oczywiście ja nie jestem zwolennikiem czerwonych cekinów, absolutnie nie szłabym. Dla mnie to czerwony to już jest mocny kolor, więc jeżeli do tego dodajemy jeszcze cekiny, to dla mnie to już jest too much. Więc ja zdecydowanie wolałabym wybrać klasyczną sukienkę od długości mini, czerwoną. Wiecie, nie lubuję się w długich sukniach. Niestety długie suknie są wymagające, nie każdemu pasują. Długa suknia też, żeby była fajna długa suknia i z klasą, musi to być dobra suknia. Dobry materiał, dobrze skrojona, znowu podchodzimy do podstaw. Więc jeżeli na przykład nie chcecie wydać za dużo pieniędzy, to zdecydowanie idźcie w krótką mini, małą czarną, która zawsze będzie wyglądała klasycznie, dobrze i z klasą, niż po prostu kupować na siłę coś długiego, co nie do końca jest dobrej jakości. Podsyłam Wam tutaj też na przykład propozycję zestawienia z looku imprezowego, sylwestrowego z kremową, jasną marynarką, oversize, satynową, do tego złote koniecznie, dodatki wtedy już, srebro byłoby zbyt mdłe, już nam się gryzą te kolory. Jak najbardziej, zobaczcie, piękne, eleganckie zestawienie, bezpieczne, jeżeli nie czujecie się super w sylwetce. Co na przykład mogę Wam też pokazać, jeśli chodzi o sieciówki. Nie wchodziłam szczerze tym razem na stronę Zary, bo no nie chcę Was cały czas, jakby chcę Was uczyć tego, żebyście nie kupowały ciągle w tych sieciówkach, bo jeżeli wydacie w Zarze za sukienkę za 400 zł i ją będziecie miały na raz, to za 400 zł lub lepiej warto dołożyć drugie 400 lub 500 i kupić sukienkę, którą wykorzystacie na 10 razy i która będzie z dobrych materiałów, pięknie zrobiona. Więc ja Was namawiam naprawdę do takich zakupów
do dokonywania świadomych wyborów. No ale jeżeli już ostatecznie chcecie naprawdę iść w stronę sieciówki, no to na przykład uważam, że ta propozycja z Mango, jeśli chodzi o te spodnie z tym gorsetem, nie jest to zła propozycja. Uważam, że jest dość fajne, ciekawe. I też znowu mamy czarne, srebrne, tak? Możecie sobie zobaczyć na stronę Mango. Tu mamy z Mango, no taką sukienkę, ona kosztuje 200 zł. No widać, że to jest sukienka za 200 zł, no tyle powiem. No nie oszukujmy się, nie oczekujmy tu cudów, że to będzie coś wspaniałego. No zdecydowanie, jeżeli miałabym ubrać szczerze taką sukienkę za 200 zł, wolałabym ubrać po prostu obcisłą czarną na ramionczkach lub z rękawem i do tego założyć sobie porządne kolczyki. Bo tu niestety mamy efekt tanich cekinów. To jest to, czego wam mówię, żebyście się wystrzegały i unikały tanich cekinów, bo możecie po prostu iść nie w tą stronę, co trzeba. No tu mamy kolejną propozycję z Mango, a no ciągle idziemy w klimat właśnie tych kwiatów, element jakby wszędzie rozpoznawalny z Magdą Dutry, powtarzalny namiętnie przez wszystkie polskie mareczki i wszystkie polskie podróbkowe butiki. Dla mnie to już jest ograny element. Jeżeli wam się to podoba, no to takie coś ma Mango. Czy to jest fajne? No na pewno jest to lepsze niż ta poprzednia srebrna sukienka i to kosztuje około... Ile? Nie mam. 300 zł. Ale kolor fioletowy. No jedyny dobry kolor, w którym się tutaj poruszają. Tu mamy sukienkę kolejną z Mango. Taką... nie jest zła sukienka, powiem wam. Powiem wam, że ta sukienka wygląda lepiej niż ta z cekinami. Troszkę jest droższa, ok, ale na tej modelce wygląda ciekawie. Więc jeżeli miałabym na przykład z tych sieciówek z Mango strony wybrać coś na Sylwestra, to poszłabym w ten kombinezon fioletowy albo po prostu ten pierwszy z gorsetem i w tą sukienkę. Bo ta sukienka, jeżeli dobrze ją ubracie dodatkami, jeżeli założycie fajne, porządne buty, ładną torebkę, zrobicie taką elegancką fryzurę i dodacie ładne kolczyki, to może wyglądać z klasą, tak? To wszystko, co dla was przygotowałam. Mam nadzieję, że troszkę wam pomogłam, że naprowadziłam was, jeśli chodzi o luki sylwestrowo-świąteczne. Pamiętajcie, nie dajmy się zwariować, ale fajnie jest, jeżeli fajnie się będziemy czuły i ładnie wyglądały. Każda z nas chce usiąść do stołu ładna, elegancka, ale przede wszystkim uśmiechnięta i szczęśliwa. Więc pamiętajcie, te wszystkie stylizacje muszą wywoływać na waszej twarzy uśmiech i radość. Muszą być zgodne z wami, z waszymi upodobaniami, zgodne z tym, jak się czujecie. Nie słuchajcie ciotki, klotki, mamy koleżanki, która mówi wam, lepiej iść w tym. Ty masz decydować o tym, czym się czujesz dobrze. To ty wybierasz stylizację dla siebie. Nie wszystko, co podoba się na kimś, musi dobrze wyglądać na tobie. Kieruj się swoją intuicją. Jeżeli nie do końca wiesz, w jakie kolory iść, posłuchaj moich rad. Jeżeli nie do końca wiesz, jakie dodatki z czym zestawić, mam nadzieję, że moje propozycje ci pomogły. Lepiej iść w jakość, nie w ilość. Wszystko musi być zgodne z tobą. Musisz się dobrze czuć w tym, bo to będzie wywoływało uśmiech na twojej twarzy. Masz czuć się piękna. Niekoniecznie podążaj za trendami, po prostu bądź modna zgodnie ze sobą. Jeżeli masz jakieś, mam nadzieję, że mój odcinek pomógł ci, dodał ci pewności siebie. Więc no co, ja jeszcze nie mówię o wesołych świąt, bo jeszcze do was wrócę, bo jeszcze mam przed w planach nagrać odcinek taki typowo świąteczny z jarmarku. Więc nie życzę wam wesołych świąt. Mam nadzieję, że odcinek był fajny. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, co sądzicie. No i to, no i mam, niedługo wypuszczam dla was fajny e-book, który mam nadzieję doda wam pewności w odnajdywaniu swojego stylu. Będzie to naprawdę obszerne. Pracuję nad tym już 3 miesiące. Piszę ogromnie, ogromnie dużo. Teraz zostaje nam jeszcze, no jeszcze połowę mam praktycznie za sobą. I jeszcze później idzie do redakcji, do redagowania. Więc będzie to naprawdę fajny poradnik, jeśli chodzi o modę. Nie ma takiego na rynku. Przejrzałam to, co jest dostępne. No to no ja chcę stworzyć dla was, tworzę dla was coś, co będziecie w stanie, dzięki czemu wykreować swój własny styl, dodawał pewności siebie. Poznacie pewnie pewne moje triki, jeśli chodzi o modę, o stylizowanie ubrań. Oczywiście będziecie mogły tam kupić
dowiedzieć się, gdzie kupować fajne ubrania, też drugie ręki, no co z czym się zestawia, czego się nie robi, trendy na wiosnę, lato 2024, więc naprawdę ogrom pracy włożonej i serca. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak będzie bliżej premiery, to już będę tutaj mówić o Was więcej. No, więc dziękuję, że jesteście ze mną i wszystkiego dobrego. A moja stylówka dziś, oczywiście nasz secik Luka, szary, do tego uwielbiam go nosić, bo jest cieplutki, bo to jest taka fajna, wiecie, milutka wiskoza. Pod spodem założyłam sobie golfik, opowiadam, bo jak ostatnio nagrywałam gogle z Oli Kochańskiej, to już pytanie, co za marynarka. To nie jest marynarka, to jest właśnie ta koszula. Oczywiście drugi dzień już tak chodzę, rajstopki do tego, oczywiście zakolanówki, buty miu-miu. Wygodny, przyjemny secik na jesień, nie tylko na jesień. I do pracy, buziaki. Lecę dalej, bo muszę odebrać synka ze szkoły już. Buziaki, pa, pa.